Wiadomość z ostatniej chwili. Na Grodzkiej poszli na noże. W znanej restauracji La Calma szef kuchni Patryk Wróblewski i właściciel Waldemar Kaniewski nie mogą dojść do porozumienia, który z nich lepiej gotuje. Szef kontra szef restauracji La Calma, witamy Państwa serdecznie z Grodzkiej 12 z szefami restauracji Waldemar Kaniewski i Patryk Wróblewski. Dzień dobry. Witam. Dzisiaj, proszę Państwa, przedostatnie spotkanie w tym sezonie, ostatnia rywalizacja przed nami, ponieważ zbliża się lato, a ponieważ kucharze to artyści, to też mają sezon taki jak artyści, czyli do końca czerwca. No i latem wiadomo, że mamy dużo plenerów, tak, i gotujemy z Patrykiem razem i osobno, i jest wiele innych imprez. A urlopy macie w ogóle, czy nie macie? No Patryk ma, a ja w tym czasie jego zastępuję. Ale ja planuję gdzieś urlop później. No nie, bo zastanawiałem się, nawet teraz mi przyszło do głowy, czy w ogóle na przykład podróżujecie w czasie wakacji, choćby tak, żeby szukać inspiracji. To się znaczy tak, no Ja co roku do Zakopanego. Patryk co roku do Zakopanego i zawsze mówi, jest w jednym miejscu fajny Tatar. Tak. A w tym roku jeszcze na Węgry pojadę. Tak, a ja w to tym roku... To możemy sobie podać ręce z Patrykiem. Tak, ja w tym roku na razie nie wiem, gdzie się wybieram, ale na pewno gdzieś tam coś nowego będę, jakieś smaki próbował skądś tam przywieźć i na pewno na jesień będzie wesoło i ciekawie. Podsumowujemy ten tydzień mijający. Przypominam, to był bardzo dobry tydzień z mojego punktu widzenia, ponieważ w tym menu szef kontra szef królowało mięso. Tak jest. Mięso wieprzowe, mięso wieprzowe panierowane, a więc sznycle. Tak jest. I co? Tak, i tym razem ja wygrałem. No, nareszcie. Nareszcie w tym miesiącu wygrał Patryk. Znaczy tą edycję, jeżeli chodzi o sznycle. I po trzech zwycięstwach Waldemara Kaniewskiego z powrotem Patryk Wróblewski. Tak, wrócił, jego panierka była bardzo ciekawa. Wrócił po dalekiej podróży, piłkarze, tak? Tak, wrócił po dalekiej podróży. Jego panierka okazała się być lepsza. No, polędwiczka jednej i drugiej odsłonie była taka sama. Jednak... Przypomnijmy tylko krótko tę panierkę, bo to specjalnie zrobiona, zmielona panierka z ziaren. Tak, ziarna, słonecznika, dyni, do tego był lubczyk i zdecydowanie było czuć lubczyk, ona była fajna, zielona. I ten lubczyk dał zwycięstwo? Myślę, że tak, afrodyzjak dał zwycięstwo. Myślę, że kobiety głosowały na moje. Ja to właśnie jestem zdziwiony, ponieważ mi bardziej smakował ten klasyk absolutny pana Waldka. Tak, z jajkiem. Z jajkiem, no po polsku, tak jak się sznycle w Polsce podaje, bo gdzie indziej się podaje z cytryną, a tu się podaje z jajkiem. No tak, ale... chociaż cebula też jest często dodawana do jakichś panierowanych mięsa, jeśli nie do panierowanych, to do takich saute, i myślę, że ta cebula też nadała trochę smaku temu. Ale bardzo fajne było to starcie z tego powodu, że jak gdyby, jak robimy coś takiego bardziej zwariowanego, tak, goście jak przychodzą, no to są na rozdrożu, tak. To jest inne, nowe, może... Tak, no, a tu może się tak bardzo to nie różniło. A to tak się bardzo nie różniło, to było panierowane, tamto było panierowane, to były takie tu szczegóły. Tu był kawał solidnego mięsa i tu był kawał solidnego mięsa, tak. Wszyscy byli szczęśliwi. Patryka było zielone. To prawda, ale tylko na zewnątrz, bo tylko w środku było ładne mięsne, zielone to znaczy różowe. Świeże. No i co? I mówicie, że wygrał Patryk, tak zdecydowanie? Jest. No tak zdecydowanie to może nie, no ale z przewagą głosów, no taką znaczną przewagą głosów. No i w takim razie mamy tutaj przed nami tę naszą magiczną skrzynkę, tak. No urnę. Może ja w tym tygodniu wybiorę. Ojej, ale tego jest. No trochę tego jest. No jest, no. Teraz skleiły się. I w tym tygodniu wygrała pani Maja Rossa. Pani Maju, zapraszamy w tym najbliższym tygodniu, czyli w ostatnim tygodniu, można powiedzieć, tego sezonu, do La Calmy na Grodzką 12 na specjalne menu, ostatnie menu w tym sezonie. Ostatnie przed wakacjami. W tym sezonie artystycznym. Tak, artystycznym. A co będzie w tym menu? Strąg, proszę Państwa, ryba wreszcie po tylu miesiącach. Wiosna, pani dopłynęła redaktorze, do nas. Dopłynęła, no wiosna jest, tak? Były już owoce morza. Były. A ryby ciągle nie było. A przecież ryba to jest zasadniczo obowiązkowa potrawa chyba w każdej restauracji.
Tak, tak. Planowaliśmy wcześniej zrobić karpia, bo taki plan z Patrykiem mieliśmy, ale w związku z tym, że no był ciężko dostępny, byłem na takich nad Baryczą i chciałem tam z zaprzyjaźnionego miejsca tego karpia nabyć, ale niestety najbliższy odłów to jest czerwiec, także nie dało się. Słynne stawy mielickie, rozumiem, tak. To było w grudniu i tam już mieli wtedy przetrzebione wszystko tak, po sezonie tak, wigilijnym. Tak, i oni później znowu te karpie gdzieś tam odławiają, one się tam, Patryk fachowo, bo tak, Patryk jest wędkarzem, to wie jak to tam fachowo się... Odmulić muszą te karpie. Odmulić i w ogóle i na to jest potrzebny czas i dlatego pan powiedział, że on ma najlepsze karpie w Dolinie Baryczy, ale jeszcze nie do sprzedania. Ale w czerwcu są, będą. W czerwcu będą. To tak w ogóle, to taka rada dla państwa, jak tylko jecie karpia na wigilię, że może czasem w czerwcu dla odmiany na Boże Ciało. Karp w takich wydaniach, żeśmy razem wspólnie robili na stojąco, tak, czy duszony w białym winie, bo też taki jest, no karpi mamy na przepisów na karpie, nie wiem, może ze 100. Tak, a mimo to Polacy nie przepadają. No bo są mości, ale jak go dobrze się wyfiletuje, to ja powiem, że karp to jest karp. Umiecie filetować karpia? Oczywiście. To temat na osobną rozmowę. Nie ma problemu. Będziemy sobie o tym kiedyś rozmawiać, a tymczasem pstrąg. Bo to jest dobre mięso, bo jest tanie mięso, bo jest łatwe do filetowania. Czy przede wszystkim, bo to jest dobre mięso. W ogóle w Polsce mamy dostęp do bardzo dobrych ryb. Mówimy o rybach słodkowodnych. Jeśli to są ryby hodowane, karp, pstrąg, jakieś karasie, liny, to są ryby hodowlane, ale to są ryby dobrej jakości, mimo że tam karp może trochę mułem dawać, ale jak się go odmuli, to on nie będzie miał tego zapachu, ale to są ryby hodowane na naturalnych składnikach, tam nie ma jakichś mączek rybnych, tylko to są na naturalnych paszach hodowane ryby, czy to pstrąg, czy to karp, czy to wszystkie inne w Polsce hodowane ryby, nie mówię tutaj o rybach drapieżnych, chociaż pstrąg jest rybą drapieżną, ale generalnie jest karmiony tam kukurydzą, łubinem. No te małe łapie, te takie jest, należy do tej samej grupy drapieżnych, co szczupak, sandacz. Tak. Wędkarz, proszę państwa. Wędkarz. Specjalista, proszę. Wędkarz i dopiero po pół roku podaje rybę. Ale poza tym pstrąg jest jeszcze rewelacyjny w smaku i łatwo go wyfiletować. Bardzo łatwo, nawet można palcem go wyfiletować, jakby się... A łatwo go przyrządzać w ogóle? W zależności, co chce się zrobić, ale... W większości no, pstrąga każdy robił w różnych postaciach. Nie, bo pytam, bo zazwyczaj tak rozmawiamy też o tym, udzielając trochę rad kulinarnych, czy łatwo można za łatwo na przykład zepsuć pstrąga. Znaczy, bardzo, no, można łatwo. No, to pstrąg nie jest tłustą rybą i łatwo go przesuszyć, szczególnie gdy mamy do czynienia z filetami. Gdy mamy do czynienia z całą rybą, no to trochę trudniej, bo tam damy masła czegoś, ale jeśli robimy cieniutkiego fileta, no to dosłownie 5 minut i on będzie usmażony. To jest ważna rada dla wszystkich, którzy grillują i chcą sobie odmianę zrobić. Na przykład w piątek na grillu. Tak, położyć no rybę? Można, bo pstrąg jest wdzięczny, tylko co? Nie za długo. Nie za długo. Tak, a żeby bezpiecznie zrobić, to zawsze można go zapakować we folię, tak? Dołożyć do środka masła ziołowego, koperku, pietruszki, skropić go cytryną, sól, pieprz. Można do tego dołożyć sobie od razu w tą folię ziemniaki, też się fajnie zrobią. Tak, i na grilla i 15 minut i jest. I jest. Pstrąg na dwa sposoby. Kto zaczyna? Starszy. Starszy, czyli ja. Filet z pstrąga panierowany w migdałach z bułką tartą. Sól, pieprz, cytryna klasycznie przyprawiony. Do tego podane to jest na sałacie z warzywami i winegretem. Co w nim takiego dobrego? Prostota, wiosna. Proste przyprawy, tak. Sól, pieprz, cytryna. Tak jest. Państwo słyszą, cytryna zawsze musi być dla ryby? Powinna być. Bo? Bo wtedy jest ryba lepsza. Tylko nie robić czegoś takiego, żeby nie kłaść, na przykład jak to niektórzy mają w modzie, krojenie zwykłej cytryny w takie łódki i włożenie na przykład do środka do ryby, jak jest ta cytryna niesparzona. Wtedy cały ten gorzki smak z tej, ta gorycz przechodzi do tej ryby. Ze skórki, tak? Ze skórki. Aha. Niestety ryba jest nie do zjedzenia. Czyli wyciskamy sok. Tak jest, tak. Znaczy ryb też nie powinniśmy zbyt długo marynować, szczególnie gdy są chude ryby. Jeśli będziemy marynowali, no to nie jest potrzebne rybie. Szczególnie sokiem cytryny, czy jakimiś octami, czy to winnym, czy balsamicznym, ta ryba będzie się gotowała na zimno. Wtedy czyli, ten proszę państwa, ważna powiada prawdziwych fachowców. Żadnych bajerów, żadnych specjalnych mieszanek do ryb. Nie, sól, ryba lubi prostotę, cytryna, sól, pieprz, cytryna. I to robi mecz. Tak. Okej, okay, to jest ryba, przypominam państwu, Waldemara Kanieskiego, czyli szefa La Calmy. Prosta, panierowana, tylko migdały są w tej panierce, które są tutaj tym
tym bajerem, a Patryk Wróblewski... Moje jest bardziej tłusto, wziąłem, zrobiłem ze śmietaną 30. Przegrywał śmietanką, 3 razy na 30. Śmietanę, to wziął ze 30, a to więc, specjalnie mamy zapiekankę z pstrąga, z filetu z pstrąga, z porem, młodym szpinakiem, śmietaną, młodymi ziemniakami, koperkiem i kolendrą, żeby to trochę orzeźwić. No i trochę soku z cytryny też tam było dane. I to się zapieka w piecu. Tak, przez... dokładnie. Pierw było obsmażone, a potem 5 minut do pieca, żeby tylko lekka skórka była i gotowe. Kolendra, widzę, jest chyba ulubioną przyprawą. Tak, Patryka. Ostatnio bardzo polubiłem kolendrę. Tak jak kozi ser bardzo lubię, tak teraz polubiłem kolendrę. A koziego sera przypominam Państwu już od 2 miesięcy chyba tak, nie ma, bo jak się przegrywało, nawet koza nie pomagała. Nie wiem, czy jest. Hela popadła w niełaskę. Hela popadła w niełaskę, poszła źle trawę, a mleko daje, sera nie ma. A więc, proszę Państwa, dwie porcje, dwie miseczki z... Raviolki z dwoma pomysłami na pstrąga w cenie tradycyjnej 25 zł. No i która wygra? Ja tłusta. Myślę, na śmietanie. No, obawiam się, że przegram, bo śmietana to jest taki konik. Kto to zastosuje, ten wygrywa. Boleszyniacy lubią. Tu jest jeszcze sos. Tak jest sos. I tym razem Waldemar Kraniewski bardziej fit. Ale mój jest winegret, jest wiosna, jest ciepło, bo mamy temperatury naprawdę wysokie i myślę, że taki pstrąg na sałacie to naprawdę jest dobry, to jest dobry pomysł i to jest takie lekkie danie akurat w środku tygodnia, żeby zjeść, czy w sobotę, to jest idealne. To jest w menu za 25 zł tradycyjnie. A do tego co doradzacie do picia? Wino, zdecydowanie białe wino. A jak ktoś nie może wina, to? Wino z wodą. Lubię ten punkt widzenia. Proszę Państwa, zapraszamy od dziś do najbliższego czwartku na ostatnie w tym sezonie danie Szef kontra Szef. Niech ten pstrąg wprowadzi nas już w nastrój wakacyjny, a za tydzień, proszę Państwa, spotykamy się na podsumowaniu i będzie niespodzianka. I dzisiaj jeszcze nie powiemy Państwu, jaka to niespodzianka. Słuchajcie nas za tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. W znanej restauracji La Calma szef kuchni Patryk Wróblewski i właściciel Waldemar Kaniewski nie mogą dojść do porozumienia, który z nich lepiej gotuje. Dwie szkoły gotowania, dwie kulinarne tradycje, dwie silne osobowości. Ciąg dalszy nastąpi.